bardzo rzadki półgrosz wileński Zygmunta Starego z roku 1509. O rzadkości tego półgrosza stanowi interpunkcja w postaci dwukropków. Pozycja ta jest opisana w katalogu Huleckiego, Bagdonasa, Daraszkiewicza pod pozycją 33E ze stopniem rzadkości R2 w 10-stopniowej skali, gdzie R10 to są monety popularne, a R1 to są monety bardzo rzadkie. I tutaj mamy R2. Ładny egzemplarz, tło jeszcze z zachowanym połyskiem.